Dzień dobry, panie trenerze. Antoni Bugajski, Przegląd Sportowy. Pierwsze pytanie tradycyjne, ale ważne o sytuację kadrową. Przede wszystkim o Łukasza Bejgera i o Diogo Verdaskę, no bo tutaj rozumiem, są znaki zapytania, czy były. Tak, w ostatnim meczu mieliśmy troszeczkę komplikacji takich zdrowotnych, wirusowych. Dzięki Bogu już dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej, lepszej zdecydowanie. Zarówno Łukasz, jak i Diogo są z nami w treningu i są brani bardzo poważnie do dwudziestki meczowej przed naszym najbliższym przeciwnikiem, przed Termaliką. A proszę mi powiedzieć, to były problemy natury, nie wiem, jakiegoś zatrucia wirusowej? Nie, to była taka 2-3-dniowa wirusówka, która była bardzo inwazyjna, ale krótka i ona troszeczkę nas zasmuciła przed przygotowaniem do Wisły Kraków, ale na obecną chwilę już sytuacja jest opanowana i z czego się strasznie cieszymy, bo mamy grupę do treningu już kompletną, także nie ma tutaj żadnych problemów. Wszyscy kluczowi zawodnicy, którzy będą brani przez nas, przez trenerów pod uwagę, są do dyspozycji. Krzysztof Mączyński też podlegał tym problemom, tak? Rozumiem. Krzysiek miał problem natury troszeczkę inny i on tam miał spięcie mięśnia. Woleliśmy nie ryzykować i stąd taka była decyzja w przerwie meczu, ale Krzysiek już trenuje i jest do naszej dyspozycji. Panie trenerze, to już wiadomo, ostatnia prosta, już tutaj nie ma żartów, że tak powiem, wcześniej też nie było, no ale teraz już absolutnie sytuacja podbramkowa. Czy ma pan jakiś opracowany, specjalny plan na ten finisz rozgrywek, jakiś taki, powiedziałbym, plan ratunkowy dla Śląska? Czy tutaj trzeba wdrożyć jakieś specjalne procedury, czy jednak podąża pan drogą, którą pan sobie na początku wyznaczył? Czy tutaj... Nie, myślę, że nie zachowujemy spokój, nie robimy żadnych ruchów, które spowodowałyby gdzieś u nas w sztabie i w zespole dodatkowych, niepotrzebnych nam emocji. Przygotowujemy się tak jak do każdego meczu. Wiemy, że to jest końcówka. Bardzo jesteśmy w takim miejscu newralgicznym. Staramy się zrobić wszystko zespołem i tak przygotować zespół, żeby był optymalnie do tego meczu gotowy. Uważam, że przez ten ostatni okres czasu najważniejszą rzeczą było doprowadzenie zawodników do optymalnej dyspozycji. Na jutro wystawimy według nas najbardziej optymalną jedenastkę, która rozpocznie. No i mamy też dodatkowo zmienników, którzy będą musieli też pomóc z ławki. A szykuje pan w porównaniu z ostatnim meczem jakieś zmiany w taktyce, w nazwiskach, że tak powiem? Tutaj będą jakieś niespodzianki, które też mają zaskoczyć rywala. Analizowaliśmy przeciwnika. Wiemy, że mimo iż Termalika zajmuje ostatnie miejsce, to nie znaczy dla nas w ogóle i zespół to wie, bo dowiedział się na odprawie, że pod żadnym względem nie klasyfikujemy Termaliki jako zespołu, który zajmuje ostatnie miejsce, a więc potencjalnie może być dla nas łatwym rywalem. Wręcz przeciwnie, jest to zespół, który w każdym meczu stwarza sobie dużo sytuacji bramkowych, bardzo dużą ilością zawodników atakują pole karne. Tu musimy być bardzo skoncentrowani, skupieni w tyłach, żebyśmy nie popełnili prostych błędów, które mogą rzutować później na cały mecz, czy na nasz plan, który sobie zakładamy. Dostrzegamy słabe punkty w tym zespole i będziemy starali się je wykorzystać jutro, ale też zdajemy sobie sprawę, że musimy być mądrzy po stracie piłki, bo Termalika szybko kontruje i te kontry, tak jak w meczu z Górnikiem Zabrze, mają dosyć groźne. Co prawda nie zawsze kończą się bramką, ale tu wolimy nawet nad tym się nie zastanawiać. Chcemy być skoncentrowani do samego końca, a szczególnie też i w pierwszych fazach meczu, bo mamy przykład z ostatniego naszego z Wisłą Kraków. Jeszcze jedno pytanie. Panie trenerze, czy tak z ręką na sercu można powiedzieć, że tutaj też na tej ostatniej prostej ma pan jednak jakiś problem z wypełnianiem limitu młodzieżowca w drużynie, że no robi pan to, bo musi, ale gdyby tego limitu nie było, to ten skład mógł wyglądać inaczej? No przepis jest taki, jaki jest. Nie będziemy na ten temat się gdzieś tam rozwodzić i zastanawiać. Czy byłaby inna sytuacja? Ja myślę, że
Niezależnie od tego, czy będzie grał z naszych młodzieżowców Łukasz Bejger, czy Javier Chyjek, czy Denis, który w końcu no, niech zagra tak, jak od niego oczekujemy i na takim spokoju, to będziemy z tych zawodników korzystać i według nas będą, jeżeli będą do naszej dyspozycji, będą musieli być przez nas oceniani nie tylko jako M-ki, ale jako pełnoprawni zawodnicy, bo tak staramy się ten zespół oceniać i tak go prowadzić. Chcemy, żeby każdy zawodnik czuł się w zespole na tyle mocny i silny, nie z pozycji młodzieżowca, ale z pozycji wartości i umiejętności piłkarskich, które na obecną chwilę ci zawodnicy mają. To jeszcze dopytam tylko o Marcela Cylę. Nie wymienił pan go przez przypadek, czy rzeczywiście on trochę w tej hierarchii jest na tym czwartym miejscu, ale dalej? Marcel miał ostatnio uraz, który nas troszeczkę zasmucił. Noga, która była operowana, wiemy, że miał dosyć poważną kontuzję. W jednym z treningów ucierpiała znów. Martwiliśmy się, że może to być powrót do tego zdarzenia, które było jeszcze no, dobrych kilka chwil wcześniej. Miał kilkudniową absencję, ale już teraz też jest w treningu i staramy się. Znamy Marcela, wiemy, że posiada duże umiejętności, tylko żeby je jeszcze umiał i mógł przełożyć na mecz, na trening i tego od niego oczekujemy. Dzień dobry, trenerze, Marcin Poleński, Śląsk.net. Nawiążę do tej odpowiedzi jednej, której pan udzielił, że piłkarze wiedzą, że Brukbet to nie można patrzeć na ten zespół jak na ostatnią drużynę w tabeli. Czy uważa pan, że piłkarsko to nie jest najsłabszy klub aktualnie w Ekstraklasie, że są piłkarsko zespoły o mniejszym potencjale? Zdecydowanie tak. Zespół Termaliki gra bezkompromisowo. Oni w każdym meczu stawiają wszystko na jedną kartę, bardzo dużą ilością zawodników atakują. Oczywiście narażają się też na straty i proste błędy, gdzie przeciwnik to wykorzystuje. Ale tu trzeba przyznać, że pozycja w tabeli, ilość punktów według mnie wcale nie odzwierciedla siły tego zespołu, bo po tych transferach, które zrobiono w Niecieczy w ostatnim czasie, po sposobie gry i takiej odważnej gry, gdzie w meczu z Rakowem no, trzeba przyznać, że nie wystraszyli się przeciwnika o renomowanej klasie, bo wiemy, jak jest mocny Raków, niezależnie od tego, gdzie gra. Grał odważnie, wychodził spod pressingu, utrzymując się długo przy piłce i stwarzał sobie sytuację. Wiemy, że ten mecz będzie dla nas bardzo trudny i my go w ogóle nie klasyfikujemy jako mecz z zespołem, który na obecną chwilę jest na ostatnim miejscu w tabeli z taką jaką ilością punktową, jaką na dzień dzisiejszy Termalika ma. Trudny przeciwnik z dwóch powodów. Właśnie dlatego, że zranione zwierzę, które będzie starało się szukać w każdym meczu tej szansy na zdobycie punktów, ale i z drugiej strony też i piłkarsko według mojej oceny i poukładamy. Śląsk już dwukrotnie w tym sezonie mierzył się z Termaliką, z Brukbetem i dwukrotnie przegrał. Czy trener analizował tamte mecze, żeby gdzieś dostrzec przyczyny tych niepowodzeń, czy nie ma sensu do tego wracać, bo to był inny Śląsk, inny Brukbet? No przypominamy sobie te mecze. Pierwszy mecz wyjazdowy Śląska 4-3 i drugi mecz pucharowy tutaj we Wrocławiu. Dwa razy nieudane spotkania, czas na trzecie zdecydowanie lepsze w naszym wykonaniu i tak, taki też przekaz pójdzie do naszego zespołu. Czy możemy powiedzieć, że już aktualnie zespół jest definitywnie po tych problemach, które były zdrowotne przed tym ostatnim meczem, że już nie będzie żadnych wymówek, jeśli piłkarze będą gdzieś tam na boisku, mogą być czasem zdominowani przez rywala, bo mogą być takie okresy, tak jak było z Wisłą. Tam mieliśmy pewne usprawiedliwienie ostatnio. Czy dzisiaj możemy powiedzieć, że piłkarze są w 100% fizycznie przygotowani? My też taki przekaz daliśmy od razu na analizie naszej z Wisłą Kraków pomeczowej, że
niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji kadrowej, zdrowotnej, nie ma żadnej wymówki, nie ma żadnej furtki takiej, którą można sobie gdzieś otworzyć i się usprawiedliwić. Jesteśmy w miejscu takim, które będzie wymagało od nas, niezależnie od dyspozycji, od mentalności, od samopoczucia, to schodzi na dalszy plan. Najważniejszy jest zespół, najważniejsze jest najbliższe spotkanie i wynik jest najważniejszy, bo w dalszym ciągu czekamy na zwycięstwo u siebie, które trzeba przyznać, z trudem nam przychodzi wygrać na naszym stadionie. Kolejna szansa stwarza się jutro i musimy z niej skorzystać już w 100%. Wspomniał pan, że Termalika to zespół groźny, nieobliczalny, groźny z kontry. Czy w związku z tym możemy się spodziewać, że Śląsk nie rzuci się do ataku od pierwszej minuty, nie będzie takiej nawałnicy, żeby nie nadziać się gdzieś tam na taką kontrę, że może być bardziej spokojnie i wyrachowanie, czy jednak od pierwszej minuty będzie atak? No mamy różne sposoby na ten zespół. Oczywiście nie będziemy teraz o nich mówić, ale jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Nie ma w tym pana absencja Piotrka Plasby, prawda? Wiemy, że nie gra Piotrek za kartki. Jest to osoba, która stanowi wartość dodaną dla przeciwnika. Dobre stałe fragmenty, duże doświadczenie i dobry duch zespołu. Oczywiście wiemy, jak potencjalnie może zespół Termaliki jutro być ustawiony w tym meczu. Patrzymy na siebie, ale tak, to jest dla nas, myślę, że też duża, powiem tak, może nie wzmocnienie, ale tak, duże taka, pewnie dla Termaliki to będzie duże osłabienie, o może tak. To jeszcze chciałem wybiec troszkę w przyszłość i zapytać, czy prowadzone są jakieś rozmowy, plany odnośnie lata, odnośnie letnich przygotowań, obozów, no i transferów też, i przedłużenia kontraktów. Czy na razie dalej nie ma jeszcze tematu, jest jeszcze za wcześnie na to? Nie, myślę, że na tę chwilę jesteśmy skoncentrowani, skupieni tylko na zespole, na najbliższych meczach, bo one są dla nas priorytetem na chwilę obecnej. To jeszcze chciałem wrócić do tego meczu z Wisłą i prosiłbym o odpowiedź, czy to, że już po analizie, bo wiadomo, na pomocowej konferencji to zawsze jest na gorąco, ale tak już na spokojnie po analizie, czy to, że Śląsk zagrał tak naprawdę 5, może 15 minut takiego naprawdę intensywnego, mocnego futbolu, wtedy kiedy zdobył bramkę i potem szedł za ciosem, to w dużej mierze jednak trzeba zrzucić na karb tego, że tych problemów zdrowotnych, tego, co się działo wcześniej. Czy gdzieś tam jednak przyczyna była troszkę inna, że się piłkarze dali tak rywalom zdominować? No my analizowaliśmy nasze spotkanie nie tylko pod kątem pracy naszej motorycznej, intensywnej, bo trzeba przyznać, że wybiegaliśmy to spotkanie dobrze, bo ponad 119, chyba 120 kilometrów i w HSR-ach też dobrze pobiegaliśmy i w sprincie. Natomiast ten początek nas troszeczkę zaniepokoił, bo przez pierwsze 20 minut Wisła Kraków nadawała ton meczowi i my popełniliśmy zbyt dużo prostych błędów i na tym się skupialiśmy, żeby dobrze wejść w mecz, żeby z tym nastawieniem, które zawodnikom na odprawie przekazujemy i jeszcze przed wyjściem z szatni dodatkowo motywujemy, żebyśmy nie zaspali żadnego fragmentu meczu, bo później mogą być niepotrzebne sytuacje, które spowodują, że gdzieś noga zadrży, gdzieś nie ma tej pewności. Faktycznie no, chcielibyśmy, żeby taka intensywność w grze naszej, ale stricte piłkarskiej była jaką zaobserwowaliśmy pod koniec pierwszej połowy, gdzie strzeliśmy bramkę i jeszcze mieliśmy sytuację na strzelenie bramki, żeby ona była w dłuższym wymiarze czasowym i do tego będziemy dążyć w najbliższych spotkaniach. To jeszcze personalne pytanie o Adriana Łyszczarza, który na początku rundy no był takim super rezerwowym jeszcze za czasów pana poprzednika. Był jokerem strzelającym bramki, a tak naprawdę tych minut coraz mniej, a ostatnio w ogóle. Jak pan ocenia, co się z Adrianem dzieje?
Z Adrianem rozmawiałem kilkukrotnie. Przygotowuję się do meczu tak jak każdy z naszych piłkarzy. Na pewno nam jeszcze pomoże, bo na obecną chwilę nikogo nie pomijamy. Dużo nas jeszcze czeka spotkań, dużo meczów. Każdy ma być gotowy w sytuacji, do której będzie powoływany do zadania, przed którym będzie musiał stanąć, obronić się na boisku i wywiązać się ze swojej roli. To już na koniec pytania o to, zawsze to nurtuje wszystkich kibiców, ta rywalizacja o miejsce na dziewiątce, czyli Erik Exposito, Fabian Piasecki. Jak w tym tygodniu jest trener zadowolony z tego, co muszę, pokazywali na treningach? Tak, muszę przyznać, że dla Erika to było nowe doświadczenie, bo wiemy, że Erik od momentu, kiedy jest w Śląsku, chyba początki miał dosyć trudne, ale później no, był osobą, która chyba była niepodważalną postacią, jeżeli chodzi o budowanie jedenastki wyjściowej. Taka sytuacja, w której się znalazł, wpłynęła według mojej oceny na niego pozytywnie, bo widzę zmianę w jego nastawieniu w treningu. Muszę też się Państwem podzielić sytuacją, gdzie mieliśmy trening regeneracyjny i wyrównawczy na następny dzień po Wiśle Kraków. Erik sam się zgłosił, żeby jeszcze dodatkowo popracował i to nas też zbudowało i poświęciliśmy mu na tyle czasu, ale nie tylko jemu, żeby te umiejętności, które ma na pewno przeogromne, żeby umiał spożytkować, będąc na boisku, a ja wierzę, że to już będzie inny Erik niż ten, który gdzieś w tych pierwszych meczach no nie dawał tego, co wszyscy od niego oczekujemy. Ale to nie znaczy, że Fabian odda gdzieś łatwo pozycję. Ja się cieszę na tą rywalizację. Dwie dziewiątki, które walczą o miejsce w podstawowym składzie, a nie wykluczone, że w najbliższym meczu może ich dwójkę gdzieś umiejscowimy. On dalej tak wali te gole na treningach lewą nogą. Tak, i to jest dla nas bardzo takie budujące, bo ma świetną lewą nogę, dobrze prowadzi, krótko prowadzi i z każdego miejsca, w którym jest blisko bramki, czy 18, czy 20 metr, jak odda strzał, to wpada. Oczekujemy tego w meczu. Szukał sobie sytuacji z Wisłą Kraków, tam go podwajano. Czekam na taką bramkę, którą strzelił. Prowadziłem Wartę Poznań przed 16 na 2-1. To jeszcze zapytam, dzisiaj mecz drugiej drużyny, czy trener z Stalą Rzeszów. Kilku piłkarzy deleguje na to, czy jednak lepiej huchać na zimne i mieć wszystkich w razie czego gotowych jest na sobotę? Jest kilku zawodników, którzy będą w dzisiejszym spotkaniu w zespole 2. My też będziemy jako trenerzy na tym meczu, będziemy starali się obserwować, jak pracują. Dla piłkarza najlepszą formą, czy takim podsumowaniem jego pracy jest jedno meczowa, więc wymagający przeciwnik dla zespołu Śląska 2 i no też kilku zawodników z pierwszego zespołu będzie delegowana do dwójki. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję Państwu, dziękuję trenerowi. Do zobaczenia jutro. Dziękuję bardzo.